Cześć, mam na imię Jagoda. W tym odcinku dowiesz się, w jaki sposób można dostać się do Indonezji oraz jak wygląda kwarantanna w Dżakarcie. Indonezja na chwilę obecną jest zamknięta na turystów. Aby wjechać tutaj, potrzebna jest wiza biznesowa. Kosztuje ona 1400 zł, a jej czas wyrobienia jest od 7 do 21 dni roboczych. Wizę B211A wyrabia się online. Aby uzyskać taką wizę, potrzebne jest znalezienie agenta wizowego. Przy wjeździe do Indonezji zostaniesz również poproszony o ściągnięcie aplikacji EHATS Indonezja. Jest to swojego rodzaju aplikacja zdrowotna. Na wszystkich podróżujących nakładana jest obowiązkowa 5-dniowa kwarantanna. Na internecie dostępny jest spis hoteli, w których można się zatrzymać i są to hotele tylko i wyłącznie wyznaczone przez rząd. Należy z taką listą zapoznać się przed przyjazdem do Indonezji oraz zarezerwować hotel z odpowiednim wyprzedzeniem. 5-dniowy koszt pobytu dla pary zaczyna się od $550. W skład tej ceny wchodzą 3 posiłki dziennie, odbiór z lotniska oraz po 2 testy PCR. Pierwszy test wykonywany jest pierwszego dnia, a drugi test wykonywany jest ostatniego dnia. My zatrzymaliśmy się w hotelu Mercury, którego koszt wynosi 9 900 000 indonezyjskich rupii. Jest to około 2,5 tysiąca złotych. Miejsce jest naprawdę sporo, szczególnie jeżeli się nie zamknie tych żaluzji, to ta szyba w łazience daje takie wrażenie, że tu jest dużo więcej miejsca. Tuż po przyjeździe do hotelu recepcja pyta, czy ma się jakieś alergie, czy jest się wegetarianinem, czy może chce się spróbować kuchnię azjatycką. W hotelach, w których można odbyć kwarantannę, są różne tak zwane quarantine package. Niektóre obejmują 3 posiłki, natomiast inne są bez wyżywienia. W naszym hotelu wybraliśmy akurat 3 posiłki dziennie i nie możemy zamawiać niczego spoza hotelu, więc przed wybraniem swojego miejsca kwarantanny sprawdźcie koniecznie tą opcję. Przyjeżdżając do Indonezji należy liczyć się z tym, że Indonezyjczycy jedzą 3 obiady dziennie. Tak, na śniadanie również dostajecie obiad. Jeżeli macie inne preferencje żywieniowe i wolelibyście dostawać na przykład omlet, musicie to zgłosić obsłudze i na pewno uszanują Wasze preferencje. Dzisiaj jest nasz 5. i ostatni dzień kwarantanny, w związku z czym czas na krótkie podsumowanie. Czas podczas kwarantanny mijał nam dosyć szybko. W naszym pokoju jest telewizor, dzięki czemu mogliśmy oglądać filmy w języku angielskim. Wi-Fi w naszym hotelu działało dosyć dobrze. Naszym miejscem docelowym jest Bali, a koszt lotu na tą wyspę to około 200 zł. Sprawdźcie uważnie bilety, bo niektóre z nich nie obejmują bagażu rejestrowanego. Zachęcam Cię bardzo serdecznie do śledzenia naszej przygody na Bali. Znajdziesz nasze Instagramy o tutaj. Podobał Ci się ten filmik? Zostaw lajka oraz subskrypcję. Cześć!